Robert Sowa to mistrz kulinarny znany szerokiej publiczności z programów telewizyjnych i audycji radiowych, autor książek, nauczyciel wielu znanych szefów kuchni. We wtorek odwiedził zespół szkół nr 2 imienia doktora Antoniego Troczewskiego, by przeprowadzić warsztaty kulinarne dla uczniów. Dzisiaj muszą przygotować 3 dania sami. Zrobią hiszpański chłodnik ze względu na pogodę z meksykańskim guacamole. Będą piec rybę, będą robić pierys z kaszki, czyli z każdej kuchni coś po troszeczku. 2 razy po 18 osób przygotują sobie dania, które tak naprawdę później sami zjedzą, bo taka jest zasada tego typu naszych warsztatów. W trakcie warsztatów uczniowie nie tylko przygotowywali oryginalne dania, ale mieli również okazję, by porozmawiać z gościem, poznając liczne tajniki dobrej kuchni. Robert Sowa zdradził też, jakie aktualnie trendy kulinarne panują w gastronomii. Na pewno już przemija, albo już w ogóle przeminęła moda, która pojawiła się, ale w sumie tak nie do końca, na kuchnię molekularną. Był też fusion, gdzie łączyło się różne smaki. Był też taki szeroko pojęty minimalizm na talerzu, który w ogóle się nie, New World Cuisine, który się w ogóle nie przyjął w Polsce. Czas, jaki jest w tej chwili w Europie i również w Polsce, to czas na produkty eko, to czas na produkty regionalne, to czas na produkty, które są produkowane przez małych, lokalnych dystrybutorów. Wyjątkowy gość okazał się naprawdę wymagającym szefem, ale potrafiący docenić starania młodych adeptów sztuki kulinarnej, a przy tym posiadającym ogromną wiedzę i poczucie humoru. Droga młodzieży, będziecie pamiętać już do końca życia, że rozpoczynamy, nigdy nie rozpoczynamy niczego smażyć od najdelikatniejszego elementu i najlepszego mięsa. Zaczynamy od czego? Od skóry. Tłusta, twarda skóra. O co chodzi? Czy na patelnię wlejecie tłuszcz? Nie, bardzo dobrze. Nie, patelnia ma być nagrzana, skóra ma być ponacinana, przyciskamy ręką, ona się wytapia, robi się chrupiąca, pojawia się tłuszcz, którego my nie chcemy jeść. Nie patrzcie na mnie, to już lata doświadczeń. I przewracamy na tą czerwoną stronę, ale dosłownie na parę sekund ścinamy mięso po to, żeby zamknąć mięso, w środku pozostały soki, do pieca 15-20 minut, w zależności jaką macie rodzinę. W trakcie warsztatów odbyły się także eliminacje do Kulinarnego Talentu 2017, który odbędzie się na targach Eurogastro w Warszawie. Na zakończenie Robert Sowa wręczył uczniom certyfikaty uczestnictwa oraz zaproszenie na Kulinarny Talent 2017.